Wojsko Polskie wkroczyło w nowy etap swojej historii. Reforma dowodzenia i kierowania armią, którą podpisał dzisiaj prezydent Bronisław Komorowski, to naturalne i niezbędne następstwo rozpoczętego kilka lat temu procesu profesjonalizacji Wojska Polskiego. Nowa struktura realizuje ideę połączoności dowodzenia, taką jaką charakteryzują się największe i najnowocześniejsze armie świata. Przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego reforma wzmacnia cywilną kontrolę nad armią, porządkuje zadania poszczególnych instytucji resortu obrony oraz przystosowuje Wojsko Polskie do wyzwań XXI wieku. Kamieniem milowym w realizacji tych celów jest dzisiejsza reforma systemu dowodzenia. Rozstrzygnięcia zawarte w ustawie konsolidują dowodzenie, ujednolicają system dowodzenia czasu pokoju i wojny, tworzą realnie połączone dowodzenie oraz pogłębiają cywilną kontrolę nad armią. Jest to zmiana, która dostosowuje system dowódczy do realnych potrzeb, realnych możliwości i do realnych zadań stojących przed polskimi siłami zbrojnymi. Jest to zmiana, która pozwala na uzyskanie pełnej spójności polskiego systemu dowódczego, dowodzenia z systemem natowskim. Chciałbym zapewnić wszystkich, że w nowej strukturze nie zabraknie miejsca dla żadnego dobrego, ambitnego oficera. Liczę bardzo na każdego z Was służących dzisiaj w centralnych instytucjach. Jesteście potrzebni siłom zbrojnym. Musimy też sprawnie i nowocześnie organizować nasze instytucje i procedury w siłach zbrojnych, bo bez sprawnego dowodzenia na szczeblu centralnym zmarnujemy wielki codzienny wysiłek żołnierzy oraz wysiłek obywateli, podatników, którzy wojsko otaczają swoim szacunkiem i wysoką akceptacją. Życzę polskim siłom zbrojnym, całemu systemowi dowodczemu, aby w zmienionej konfiguracji dalej wypełniał z honorem swoją żołnierską powinność. Reforma dowodzenia wejdzie w życie z początkiem 2014 roku. Do tego czasu muszą powstać rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Wypełnieniem treści nowej struktury zajmie się specjalny zespół powołany przez ministra obrony Tomasza Siemoniaka. W ciągu 6 miesięcy powstanie też projekt ustawy precyzującej kompetencje ministra obrony narodowej w czasie wojny.